Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. To, że nie jestem fanem Fortnite'a, wiecie chociażby z mojego kanału gamingowego, gdzie gramy sobie w klockowe gry. Natomiast nie lubię Fortnite'a, ale nikt nie powiedział, że nie polubię Fortnite'a. Royal Wars, moi drodzy, Fortnite Royal War od klocków 818. I teraz pytanie, czy to jest jakiś przekaz, że lepiej nie bawić się tym przed 81 rokiem życia, czy może bawić się po 18? A może chodzi o to, że w ogóle się nie bawić, albo bawić się po 818 roku życia? Nie wiem, dziwna dość nazwa, jak na klocki sami przyznacie. 4, jakoby udałem to czwarta seria, chociaż who knows, może to jest czwarta seria. 23 klocki, udawanie, że ma to numer katalogowy, żeby nie było podejrzane, że nas zamkną po jednej serii, że niby tutaj znajdujemy tyle gadżecików hard to believe, moi drodzy, że tak was poduczę angielskiego. Instrukcja z boku, co nas już skrajnie niepokoi, bo nienawidzimy takich instrukcji, jak wiecie. Z tyłu jeszcze raz, o dziwo, prezentacja tegoż oto typka, którego zadaniem w środku, wybaczcie, nie mam pojęcia, jak on się nazywa. Patrząc na to coś, co ma na twarzy, to chyba jakiś Hannibal, moi drodzy, zdecydowanie. Naklejka importera i o dziwo brak prezentacji innych figurek z tejże serii. Chociaż właśnie widzę, znajdujemy tutaj z boku, chociaż wiecie, takie grafiki no często nie mają dużo wspólnego z rzeczywistością, no bo gość z takim karabinem, przepraszam babeczka, czy ona jest dodawana, czy w ogóle te postacie są kanoniczne, to już możecie powiedzieć mi tylko wy, no bo ja się na tej grze nie znam, nie lubię gier MMO, ani w ogóle gier sieciowych, w ogóle nie lubię grać w sieci, lubię sobie sam grać ze sobą i wtedy się czuję najfajniej, a mówiąc już o tym, że jestem sam ze sobą, no to w sumie tak się samo czuję na kanale gamingowym, więc możecie tam wpaść i popatrzeć, jak gram gry klockowe, żeby nie było, moi drodzy. Otwieramy, patrzymy. Wow, no spójrzcie, moi drodzy. Dobrze, to nie jest oryginalne opakowanie, niestety, bo dostałem to w prezencie urodzinowym od jednego fana, więc kurczę, niestety to nie jest oryginalna folia, więc jeden z nielicznych razów nie ocenimy folii na tym kanale i to już jest wielka strata dla tej recenzji, bo folia często już dużo mówi o samym zestawie, moi drodzy. Natomiast domyślam się, że instrukcji nie było w środku, skoro jej tutaj również nie znajdziemy, a worek foliowy jest przefajny, akurat robię mielone na obiad, kurczę, taką większą ilość, więc jak złoto, wejdą do woreczka i pójdą do mrożenia, bo można go pięknie tutaj zamknąć. I myślę, że to jest ostatnia fajna rzecz, jaką widzimy dziś na recenzji, ten worek, mianowicie oczywiście nie to, co mamy tutaj. Chodź. Ale ja tu głowy nie mam. Że znajdziemy, a worek folio. Co? Kolega mi zapomniał głowy dać. Ojojoj! Że znajdziemy, a worek folio. Ojojoj, czekajcie chwilę. Nie mam głowy, niestety, moi drodzy. Nie mam głowy. Kolega zapomniał mi dodać głowy. Że znajdziemy, a worek foliowy jest przefajny. Akurat robię mielone na obie. Serio, rozglądam się tu wokół. Nie mam głowy do tego zestawu. Nie mam głowy. Czyżby komuś była potrzebna głowa? Chyba tak, bo jednak ten Hannibal musiał być cenny. No cóż, mamy więc taką pseudo-recenzję, ale przyjrzyjmy się temu, co mamy w takim razie. Chyba, że napisz mi w komentarzu, może on firmowo nie miał głowy, może oryginalnie nie miał głowy i to by wtedy już był zestaw, wiecie, mocno minus 2 na 10. Napisz mi to w komentarzu, natomiast tu mam jakąś kropeczkę, która nie wygląda jakby była nadrukiem, tylko jakimś brudkiem, ale oczywiście nie ten. Natomiast tutaj patrzcie, starano się nogi w miarę fajnie zrobić, nadruk w miarę okej. Kurczę, ciężko powiedzieć mi to, ale jakościowo całkiem okej. Do momentu, dopóki nie chycimy rączek i nam nie latają prawie tak, że moglibyśmy walić i już zaraz by zrobiły karuzele. Ta również zdecydowanie chodzi zbyt lekko. No cóż, nie dostałem tu włosków, więc on będzie wyglądał tak. Ale włoski, no, moi drodzy, całkiem, kurczę, spójrzmy. Tu nawet nie wiem, czy to jest taka imitacja tego, że on tu właśnie powinien mieć jakąś gumkę na tą maskę, czy coś. No, who knows. No ciekawie i całkiem ładnie wykonana, kurczę, fryzurka. To na pewno podstawka również ok, troszeczkę zrysowana, chociaż raczej brudna, ale na przykład nie ma tego minusa, co ostatnio miał na przykład Angry Birds, tu przebijały się study z pod spodu. Jakościowo, gdy to trzymamy, no wybaczamy te rączki szybko się kręcące i jest ok całkowicie. Natomiast otrzymujemy tu również bardzo ciekawy zakres elementów. Przy czym weźmy, moi drodzy, zróbmy sobie tak, że zmontujmy sobie jeszcze tutaj to, co mamy. No oczywiście mówię, instrukcja z boku nas boli i to jest absolutne.
jakość klocka, no czuć, że jest taka se, ale nie jest jakaś też przerażająco zła, bym powiedział. Nie jest przerażająco zła. Broń troszkę niczym szczymy jakieś otrzymujemy, ale kurczę, również jakością rzekłbym się broni. To jest identyczne jakości wyginalności, właściwie jak Lego, także całkiem okej. Okay. Ale wiadomo, że nie dla tej brońki byśmy kupili sobie ten zestaw. I teraz tylko jeszcze... A nie, dobra, przepraszam, tu jest jeszcze jeden klocek na spodzie. Pewnie po to, by to mogło być, no właśnie, na przykład wbite tu koło gościa, co zresztą mamy zaprezentowane chyba właśnie nawet na instrukcji. Czekajcie, czy my to mamy zaprezentowane. Tak jest, mamy to zaprezentowane. Natomiast najciekawszymi elementami są te brońki i prezentują się one, no wow, 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 klockozał, o przepraszam, klockozał City też trwa, też obejście, ale... WTF City nie pogardzi takimi brońkami. Spójrzmy, mamy tu radio i z tyłu ładniej wykonane chyba nawet niż Lego. Chociaż nie, no dobra, ale powiedzmy, że dobrze, z przodu już gorzej niż Lego. Oczywiście nie to są najważniejsze klocki, bo znacznie ważniejsze jest to, kurczę, co to jest? Czyżby to był jakiś spadochron? Miał to by być spadochron? Czy jakaś bomba? Czy jakaś pompka, moi drodzy? Nie wiem i się chyba już nie dowiem. Nóż naprawdę fajnie wykonany, chociaż trochę dziwne, że bardziej przypomina mi śledzia do namiotu przez to, że jest trójkątny. No ale kurczę, prezentuje się całkiem jednak chyba fajnie. W tych łapach, które kręcą się trzy razy za szybko, to dopiero musi być zabijaka, którym nożem tak wywija tą łapą. Może właśnie o to chodzi z tym szybkim kręceniem się łapy. Może. Tutaj na pewno ciekawszymi elementami są, spójrzcie, kałasznikow. No, taka brońka, mówię, w mieście WTF. No nie liche zagrożenie może to być, moi drodzy. No całkiem ciekawa i ładnie wykonana. A przede wszystkim nawet całkiem solidnie. Nawet całkiem, kurczę, solidnie. Oczywiście detalów mogłoby tu więcej, jak magazynek mógł być lepiej wykończony i tak dalej, ale i tak nie jest źle jak na podróbki. Drugi trochę mniejszy gun również, no ta detalowość mogłaby być ciut większa, ale jak na podróbki to się nie będę czepiał. No gdzieś tu mamy coś wgiętego, coś ten, no... Generalnie, wiecie, broń nie powala, ale nie widziałem jeszcze nigdy tak dobrej brońki z podróbek chyba, więc no tutaj trzeba jej oddać pewne honory, że są po prostu dobrą brońką. No i najbardziej popisowa i jednocześnie najbardziej destrukcyjna broń, jaką może mieć WTF miasto, jest bazooka. No sami się przyjrzyjcie. No mogłoby to mieć inne kolory, w sensie jednak, żeby bardziej było widać, że ta rakieta jest innym elementem, a nie jednym, stopionym z jednym. Gdyby to miało dwa elementy, byłoby super. Nie zapominajmy jednak, że to są, mówię, wszystko podróbki, moi drodzy. Sprawdźmy jednak bardzo inną ważną rzecz. Nie no, ładnie wygląda ta bazooka. Jakby to wyglądało, gdybyśmy mu wręczyli tą brońkę? Czy wszystkie brońki ładnie pasują? No, ta pasuje wręcz idealnie do tego gościa. Spójrzcie, jak nawet mu się ładnie na ramieniu bierze. Aczkolwiek, no oczywiście bardzo łatwo zrobić, szczególnie tak łatwo opadającą ręką. Widzicie, ja to lekko pchnąłem. Ona sama leci w ogóle w dół i to jest od nowości. Znaczy nie wiem, jak kolega eksploatował tą zabawkę, ale myślę, że nie aż tak, bo myślę, że aż tak się tym nie bawiłeś. Ta brońka również w miarę tutaj ładnie siedzi, no i druga również w miarę ładnie siedzi. No i kurczę, teraz przeogromna szkoda, że on gdzie jest... Ale ze mnie ciućma! Wow, ma głowę, moi drodzy! Ma głowę! Jak ja cię przepraszam, kolego! Jak ja cię zbezcześciłem teraz na wizji! Kurczę, ona mi się stoczyła pod aparat! Ajajajajaj! No. I głowa, moi drodzy, w takim razie profesjonalizm, klockozaura i WTF klocko zawsze na najwyższym poziomie, pamiętajcie. Głowa również prezentuje się bardzo ładnie. No, kurczę, moi drodzy, mamy do czynienia z ładnym nadrukiem, niewystającymi kolorami, w sensie napaćkanymi i tak dalej. Plasterek na głowie, jest detalowość, jest dbałość, jest naprawdę, moi drodzy, dobrze. We fryzurce prezentuje się już tak, co nie znaczy, że źle, ale mocno pasuje mi tu klimatem do jakichś lat 80. jakiegoś mocka czy coś, a są to włoski, moi drodzy, których w Lego nie ma. No cóż, moi drodzy, przyznam się was szczerze, przepraszam jeszcze raz za ten błąd, mówię, jak zawsze profesjonalny oczywiście, nie, jak zawsze profesjonalny, ale moi drodzy, klocki 818 i
ich Fortnite, muszę przyznać, jest klockiem dobrym. Jest klockiem okej, okay, oczywiście, nie jest to coś, co powiem wam teraz, rzućcie Lego, bawcie się Fortnite'ami 818. Ale jakość wydruków jest okej, okay. Jedynym minusem takim prawdziwym są tutaj te łapki, które chodzą zbyt łatwo, ale przypuszczam, że 818, 818 nierówne i kupię inny zestaw i to będzie okej. Okay. Jakość klocka naprawdę w miarę okej, okay. Kolory również tutaj nie mam nic do zarzutu, jakość na druku fajna, w ogóle kolory też naprawdę ładne tak naprawdę, nie ma to jakiejś karykatury, że żółty to brzydki, jest jakiś świński, ma kolor skóry. Nie, jest naprawdę w miarę okej. Elementy, które dostajemy, są naprawdę udane. Oczywiście mogłaby ta detalowość być ciut lepsza i tak dalej. Niemniej jednak jest, moi drodzy, w miarę naprawdę, kurczę, dobrze. Naprawdę w miarę dobrze. Więc klocki nie są to, które możecie wyrzucić z Lego, nagle się nim bawić, będą szczęśliwymi. Ale gdy to zrobicie, nie skończycie zapłakani, jak robi się to z nim podróbkami. Śmiało 8 na 10. I kurczę, troszkę szkoda, że te łapki są zryte, bo mogłoby być znacznie lepiej wtedy. Dziękuję wam na kolejną wspólną recenzję. Dziękuję, że wytrzymujecie moje błędy tak jak dzisiaj z tą głową. Obiecuję je powtarzać częściej, jeżeli wam się podobają, więc piszcie w komentarzu, czy to było zabawne, czy nie. A dziś się z wami żegnam. Pamiętajcie, by zasubować, bo jestem jedynym kanałem na polskim klocko-tubie, który zajmuje się podróbkami, ale nie tylko podróbkami, także wpadajcie na inne koniecznie firmy. A dziś z wami się już żegnam i widzimy się wkrótce, mam nadzieję, w innych filmach. Bye!